Witamy Państwa po reklamach. Jest z nami Hubert Urbański. Witaj, dzień dobry. Proszę bardzo, no właśnie, jak wygrać milion złotych? Zaczynaj. Proszę bardzo. Jak wygrać milion złotych? Tak. Jakbym wiedział, to już bym dawno wygrał. To dlatego prowadzisz ten teletrudnik, że nie wiesz, jak wygrać. Tak. Pytaj mnie. To jest bardzo ważne. Pytać się, a ty chcesz wygrać milion złotych? Tak. Ale wiesz, że zaczyna się od niskiego pułapu, od 100 złotych. No, dobrze, a w ogóle zaczyna się od 0,774,888. Bo trzeba zadzwonić, tak? Tak, tak, tak. A mam dla ciebie pytania, rzeczywiście. Łatwe, jakieś takie najłatwiejsze. Denerwujesz? Dobrze, chcesz łatwe, jest łatwe. Powiedzmy, że to jest pytanie za 100 zł, bo od takiego trzeba zacząć. Uważajcie uważnie. Pierwsze jest za 100, a 15 jest za milion. Dobrze, to ja gram za ile teraz? Za 100. Za 100, proszę. Za 100. Mieszanka wódki z sokiem pomarańczowym nosi nazwę screwdriver, ponieważ A. dobrze kręci, B. jest ulubionym napojem majsterkowiczów. Jeszcze tak, dwie możliwości jeszcze są. Tak? C. jest tak mocna jak stal używana do wyrobu śrubokrętów i wreszcie D. dawniej do jej mieszania używano śrubokrętów. Co myślicie? Która odpowiedź? Wszystkie prawidłowe. Ale nie ma co myśli. Tak, no dobrze, ja stawiam, że dobrze kręci. To jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak, tak, dobrze kręci. Ale wiesz, że jest taka opcja w programie, że możesz zapytać publiczności tylko raz w ciągu 15 pytań, że chcesz skorzystać. Nie, dobrze kręci. No, lepiej zapytaj. No i co? Wygrałem coś? Postawił mnie w bardzo niezręcznej sytuacji, bo nie mam co pytać cię dalej, jeśli odpowiesz, że A. Aha, a powinienem odpowiedzieć, że... Bo tylko raz możesz się pomylić, jak się pomylisz, czyli to... Czyli źle kręci. Znaczy, zależy od głowy. Ale... To dobrze, to stawiam... Co postawić? D. Na D? D. I to jest twoja ostateczna odpowiedź? No tak. Bardzo dobrze. Czyli mieszali, tak? Śrubokrętami. Mieszali śrubokrętami. To za milion pytaj. Ale kto płaci? Bo, żeby była no jasna. Ty płacisz. Rzeczywiście 15 pytanie jest dokładnie za milion i to się wszystko zgadza. Pytaj. 15 jest takie. Jaką partię reprezentuje brytyjski premier Tony Blair? Czy komunistyczną, czy konserwatywną, czy liberalną, czy partię pracy? Pracy. Pracy? No to teraz to jest tak, że... Bo jak przegram, ty nie płacisz, to lepiej wiesz. To jest tak, że on wygrał milion złotych po prostu w tej chwili. To pamiętaj, że w tym programie jest tak, że zawsze do ostatniej chwili można się wycofać, nawet kiedy się wahasz 10 minut, a później mówisz, że część dziękuję za dobrze, pytanie. Część źle, to też mam szansę coś wygrać, nie, czy nie? Nie, jeżeli chociaż raz się potkniesz w pierwszych 5 pytaniach, nic nie wygrywasz. Jak po 5 pytaniach zostaje ci 1000, jak po 10 pytaniach 32 tysiące złotych. Rozumiem, a nie można kogoś podpytać, jakie będą pytania? Takiej ktoś możliwości te pytania pisze, nie ma. Tak, to trzeba powiedzieć jasno, głośno i wyraźnie. To jest wszystko top secret. Ja, czytając pytanie zawodnikowi podczas programu, nie znam tego pytania. Po raz pierwszy widzę je na oczy. I milion do wygrania. Milion. O 20:25 jutro. Jutro. Tak. W TVN-ie.